z no, taką propozycją na naprawdę gorące lato, czyli jeżeli wyjeżdżacie gdzieś w ciepłe kraje, to ten top sprawdzi się na pewno przyda Wam się i musicie mi uwierzyć, ponieważ ja już jeden kiedyś taki miałam i wypróbowałam go w Grecji, był idealny na greckie upały, także i Wam polecam. Ten top jest, jak widzicie, zrobiony na szydełku. Ostatnio pokazywałam Wam dużo rzeczy robionych na drutach. Teraz pomyślałam sobie, że coś dla osób, które robią na szydełku. No i właśnie ten top jest zrobiony na szydełku. Jeżeli dobrze pójdzie, to nawet i kolejna rzecz będzie również zrobiona na szydełku, czyli ta w kolejną sobotę. Jak widzicie, ten top możecie nosić również do jakiejś kurtki. Ja Wam teraz prezentuję moją kurtkę jeansową i też myślę, że fajnie wygląda, czyli taki miejski styl, niekoniecznie ciepłe kraje, Grecja czy coś takiego, ale myślę, że w Polsce, Warszawa, Wrocław, coś takiego, na pewno się to sprawdzi. Cały top został wykonany z bawełny i dlatego na pewno nie będzie nam w nim gorąco, jest przewiewny, ma dużo takich fajnych dziurek, więc na pewno sprawdzi się w te upalne dni. I teraz jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to użyłam do wykonania tego topu włóczki Palis od Dropsa. Jest to 100% bawełny i tutaj mamy informację, aby użyć drutów albo szydełka o rozmiarze 5 mm. I ja właśnie takiego szydełka użyłam. Jest to szydełko o rozmiarze 5 mm. I właśnie Wy musicie sobie to przygotować na sobotę. Tylko te dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o włóczkę, to zużyłam 5-6 motków, no zużyłam 6, ale można zmieścić się w 5, a to zależy, jak długie te frędzle zrobicie. Ja generalnie myślę sobie, że jeżeli miałabym jakieś koraliki drewniane, nie wiem, coś kolorowego, to poprzyczepiałabym tutaj te frędzle. Myślę, że fajnie by to wyglądało. Jeszcze popatrzę w sklepie, może coś znajdę i przykoloryzuję jakoś ten topik. Także kochani, film instruktażowy pojawi się już w tę sobotę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Przygotujcie wszystkie potrzebne Wam rzeczy i widzimy się już w tę sobotę. Do zobaczenia. Hej!